raz 14 siatkarze klubu Ślepsk Malow Suwałki staną na boisku, by zagrać w turnieju upamiętniającym zmarłego w 2010 roku prezydenta Suwałk Józefa Gajewskiego. To w czasie jego prezydentury klub trafił do Suwałk i tutaj stworzono mu warunki do dalszego, dynamicznego rozwoju. Suwałki przyjęły pod swoje skrzydła drużynę, która właśnie miała zadebiutować w pierwszej lidze siatkarskiej. Był to 2009 rok. Józef Gajewski zapewnił drużynie to, co wówczas było niezbędne – halę do gry, profesjonalną bazę treningową oraz wsparcie finansowe w wysokości 150 tysięcy złotych na rundę. Jednakże postawił też warunki. Siatkarze mieli utrzymać się w pierwszej lidze, a klub miał przyjąć nazwę Ślepsk Suwałki. Józef Gajewski nie cieszył się długo dokonaniami drużyny. Zmarł nagle w lipcu 2010 roku. Klub w tym samym roku po raz pierwszy zorganizował turniej poświęcony pamięci Gajewskiego. I od tamtego czasu impreza odbywa się rokrocznie. Siatkarze przez pierwsze lata gry w koszulka z herbem miasta byli częstymi gośćmi naszej anteny. Telewizja Suwałki przez 2 lata realizowała i finansowała retransmisje telewizyjne i streamingowe ich rozgrywek, istotnie przyczyniając się do popularyzacji zarówno dyscypliny, jak i drużyny. W 2019 roku nastąpił awans Ślepska do Plus Ligi, a drużyna zyskała czasy antenowe w ogólnopolskich kanałach telewizyjnych. Tegoroczny memoriał również zagości na szklanym ekranie ogólnopolskiej stacji. W konkursie toczonym w arenie udział wezmą 4 drużyny. Ślepsk Malow Suwałki, Enea Czarni Radom, Bogdanka Luk Lublin i Trefl Gdańsk. 2 widowiska sportowe zaplanowano na sobotę i kolejne 2 na niedzielę.